Proszę Państwa, chciałbym mówić na temat, który tak został przeze mnie sformułowany. Czy piękno jest po stronie dobra i wolności? W nawiązaniu do potęgi smaku Zbigniewa Herberta. Wieczorne rozważania wokół potęgi smaku Zbigniewa Herberta. Ten wiersz był dla mnie ważny bardzo, tak jak pewnie był ważny dla wielu z Państwa, szczególnie dla osób z naszego pokolenia. Wiersz, który został uznany przez wiele osób w Polsce za moralną busolę życia. Pewno, tam była wytyczona pewna miara, którą należy w życiu stosować, by żyć godnie. Przypomnę Państwu ten wiersz. Dobrze, żeby on jeszcze raz zabrzmiał. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe płaskie jak opłatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha. Lecz piekło w tym czasie było takie, jakie. Mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta Aurory, chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste ich retoryka była aż nazbyt parciana. Marek Tuliusz obracałby się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu, składnia pozbawiona urody koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu. Książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitał ciała, głowa. Herbert proponował więc pozapolityczną podstawę oporu wobec idei komunistycznej w potędze smaku. Mówił, komunizm należy odrzucić ze względów estetycznych. Sporo Polaków, nastawionych krytycznie wobec systemu, chętnie przyjmowało taki punkt widzenia. Wyzwalali się z brudu polityki, odnajdując kluczowy argument dla swojej postawy sprzeciwu i odmowy w pięknie. Ideę i komunistyczną praktykę należało odrzucić, ponieważ koliduje ona z pięknem. To brzmiało mocno i dobrze. Podstawą takiego rozumowania było mocne twierdzenie. Wartość idei jest proporcjonalna do jakości estetycznej jej propagatorów, a także do estetycznej jakości formy architektury, składni, muzyki i obrzędu, w
w których idea znajduje swój widzialny wyraz. Jeśli więc chcesz się do czegoś przyłączyć, uważnie zmysłem smaku obwąchuj twarze, ręce, stroje, budynki, pieśni i rytuały. Jeśli wyczujesz, że są po stronie piękna, możesz zgłosić akces. Jeśli nie, wstań i wyjdź. Dlaczego jednak należy całkowicie, jak Herbert sugerował, zaufać nieomylności potęgi smaku? Wstać więc i wyjść, kiedy nam potęga smaku każe. Aby znaleźć odpowiedź na to kluczowe pytanie, Herbert do swojego rozumowania wprowadzał metaforę biologiczną, czy nawet somatyczną. Objaśniał fenomen smaku estetyczno-moralnego obrazem włókien duszy i chrząstek sumienia. Nie było do końca jasne, co przez to rozumiał, ale można założyć, że w swoim obrazie doświadczenia moralnego obdarzał duszę włóknami, a sumienie chrząstkami, po to, by zasugerować, że istnieje niepodważalne jego zdaniem podstawa władzy sądzenia. Mocny związek między naszym smakiem estetyczno-moralnym a strukturą biologicznego naszego bytu. Potędze smaku można zaufać, ponieważ jest nam ona wrodzona. Warunkiem naszego życia moralnego jest nie tracenie kontaktu z tą wewnętrzną instancją, która prowadzi nas nieomylnie, jak gwiazda polarna w ciemnościach nocy. Dochodziła do tego kategoryczna arystokratyzacja zmysłów. Nie przypadkiem Herbert mówił o książętach naszych zmysłów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu. Książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To właśnie oczy i uszy, bo chodziło przede wszystkim o zmysł wzroku i słuchu, które dzięki potędze smaku nie uległy prymitywnej agitacji chłopców o twarzach ziemniaczanych i bardzo brzydkich dziewczyn o czerwonych rękach, wysłanników alkoholicznego demona parcianej ideologii, sprawiły, że ocalenie było możliwe. Wrodzony impuls sumienia miał więc charakter nieuchronnie arystokratyczny. W naturalny sposób współgrając z impulsem estetyczno-moralnym, w naturalny sposób, którego źródłem była wedle Herberta także klasyczna heleńsko-rzymska edukacja. A sam wiersz Herberta, sam wiersz był mocny, przekonywujący, sugestywny, ale i niebezpieczny. Tak jak niebezpieczne było proponowane w nim rozumowanie. Bo gdyby pójść dalej drogą argumentacji Herberta, wystarczyło tylko trochę ten wiersz zmienić o parę słów, zachowując jego podstawową strukturę semantyczną. Tak, pokuśmy się teraz na taki filologiczny eksperyment. Wystarczyło tylko zmienić kilka słów, które w nim występowały, na kilka innych słów, których w nim nie było. A wiersz ten mógłby uderzyć, i to równie skutecznie, nie tylko w komunizm, lecz właściwie wszystko, na przykład w chrześcijaństwo. Zamiast samogonnego Mefisto w leninowskiej kurtce, wpiszmy więc fanatycznego Torquemadę w dominikańskiej kurtce. Zamiast wnucząt Lenina, wpiszmy wnuczęta świętego Augustyna. Zamiast chłopców o twarzach ziemniaczanych, kleryków o twarzach ziemniaczanych. Bo i tacy klerycy się zdarzają na tym świecie. Zamiast brzydkich dziewcząt o czerwonych rękach, brzydkie zakonnice o czerwonych rękach.
niebezpieczne ćwiczenie filologiczne, którego wyniki mogą napawać niepokojem. Zapewne taki wiersz mógłby napisać Rzymianin z I-IV wieku po Chrystusie, gdyby przyszło mu żyć w czasach inkwizycji. Intelektualno-artystyczna elita Rzymu, choćby Tacyt, Porfiriusz, Apulejusz, Galen z Pergamonu, Pliniusz, Meliton z Sardes, Epiktet, Celsus, Julian czy Swetoniusz, kierowała się w swojej niechęci do chrześcijaństwa poza argumentami natury politycznej, moralnej i religijnej, właśnie potęgą smaku, czyli argumentacją estetyczno-moralną. Marek Aureliusz, filozof na tronie, na którego chętnie powoływał się Herbert, gardził chrześcijaństwem jako religią nieracjonalną, chaotyczną, absurdalną w swoim pragnieniu męczeństwa, zatem grzeszącą przeciwko pięknu. Ironiczny sceptycyzm Lukiana i Hadriana budziło zerwanie przez rzymskich chrześcijan z antyczną tradycją sapiencjalną i dialektycznymi subtelnościami antycznej myśli, niezdolność do wyrażania się według grecko-rzymskich kanonów pięknego stylu, przerażającej potęgę smaku, niespójności sztywnego chrześcijańskiego monoteizmu. Chodziło też o związek między pięknem i dobrem. Z tradycji greckiej Rzym przejął ideał spójnego związku między obiema pierwiastkami, określany helleńskim mianem kalokagatia. Piękny fizycznie, więc dobry moralnie. Dobry moralnie, więc piękny fizycznie. Dla Rzymian ten związek był oczywisty. Oburzenie budziła chrześcijańska idea rozerwania tego związku. Fascynacja pięknem duchowym, zamkniętym w mizernym, a nawet brzydkim czy ospeconym ciele. Asceza jako wyniszczanie ciała w imię doskonalenia wewnętrznego pierwiastka duchowego stawiała w ich pojęciu sprawy na głowie. Od dziecka wierzyłem, że Kościół jest strażnikiem piękna i gotów byłem wybaczyć mu wszelkie przewiny, choćby tylko dlatego, że ziemię obdarował katedrami. Czy mógł być dalej wspanialszy? Ale moja młodość i wiek dojrzały wystawiały na próbę tę ufność. Nie dziwiłem się, że Dostojewski zachwiał się w swojej wierze, gdy w Bazylei na obrazie Holbeina z 1521 roku ujrzał złożone do grobu ciało Jezusa, przedstawione jako ciało rozkładającego się trupa. Dobrze rozumiałem księcia Myszkina, który w powieści Idiota wykrzykiwał, ależ od tego obrazu można stracić wiarę. Chrystus odarty z piękna, okaleczone zwłoki, gnijące w ciemnościach brudnej groty Nikodema, którego Holbein podobno wzorował na ciele topielca wyłowionego z Renu. W Biesach Stawrogin rozpaczliwie marzył, by nad zwłokami patriarchy Tychona, który umarł w aurze świętości, unosiła się naturalna woń fijołków. Dostojewskiego zżerało pytanie, zresztą fundamentalne dla teologii, czy ciało Jezusa leżące w grobie przez 3 długie dni, od piątku do niedzieli, zaczęło się rozkładać i cuchnąć, czy też pozostało w grobowych ciemnościach nieskazitelnie piękne, niczym marmurowa, całkowicie odporna na zniszczenie figura Zbawiciela w wielkanocnych grobach w Polsce. Żarliwe pragnienie, by ocalić marmurowe piękno okaleczonych złot Jezusa, budowało chrześcijańską ikonografię. Od złotych ikon, mozaikowych portretów bizantyjskich, po kolorowe obrazki wręczane na kolędzie i gigantyczne monidła świętych zawieszane na kamiennym frontonie Bazyliki Świętego Piotra,
w dzień każdej kanonizacji. Estetyka lichenia, betonowe kościoły na blokowiskach z cieniutką, wystylizowaną metalową figurą ukrzyżowanego, bez nawet jednej rany na dłoniach i stopach. Tak jakby właśnie demokratyzacja społeczeństw zmniejszyła wysokie wymagania wiernych wobec estetycznego wymiaru eklezji. Paradoks. Kościół osiągnął wyżyny piękna w epoce, gdy był radykalnie autokratyczną, a antywolnościową instytucją w autokratycznym świecie. Niczego doskonalszego niż gotyckie piękno katedr nie udało mu się później stworzyć. To był szczyt, zenit ziemskiego piękna, tak jakby twarda struktura ludzkiego zniewolenia sprzyjała chrześcijańskiemu poszukiwaniu architektonicznej formy boskości, a demokratyczna otwartość przeciwnie mąciła mocne, wyważone kształty i barwy średniowiecza. Do chrztu zmusili mnie rodzice, nie pytając o zdanie, bo miałem wtedy tydzień, chrześcijaninem, więc zostałem, jak miliony ludzi, w wyniku rodzinnej przemocy. Ale chrześcijaństwo mnie przyciągnęło ku sobie właśnie argumentem piękna, że zbudowały katedry gotyckie i najważniejszy budynek mojego życia. Katedrę pod wezwaniem Świętej Trójcy w Oliwie. Kościół, w którym wykuwałem moją młodą duszę, był długi jak średniowieczna galera. Biały tunel z gwiazdami na sklepieniu, zamknięty z jednej strony białą feerią gipsowego nieba, z drugiej dębowo-czarną muszlą późno-barokowych organów i echo kroków, gdy zbliżałem się do rzeźbionej ambony, z której patrzyło na mnie miedziane oko w trójkącie, obramowane wieńcem ostrych promieni. Oto było gniazdo mojej duszy, przystań, do której wracałem z lękiem i zachwytem. Nawet gdy wzmurzały mnie okropności Biblii i Księgi Hioba, czułem przerażenie na myśl, że kiedyś może powstać świat, w którym nie będzie ani jednej katedry. Po prostu nad miastami przyszłości nie będzie się wznosiła ani jedna gotycka wieża. Ale kiedy przeczytałem Barbarzyńce w ogrodzie, przejmujący esej Herberta o masakrze Albigensów, dokonanej za pasterską zgodą i zachętą papieża Innocentego III, coś się we mnie przełamało. W dzieciństwie karmiono mnie średnio legendami słodkimi o radosnym budowaniu podniebnego piękna średniowiecznych katedr, świętym entuzjazmie wspólnoty wznoszącej gotyckie świątynie, w natchnieniu, ale po herbertowskim wtajemniczeniu silnie zdałem sobie sprawę, że to gotyckie piękno miało swój fundament ukryty, że jego podstawą, co zresztą Herbert odsłaniał w swoich esejach, że jego podstawą była tortura niewolnictwa, udręczenie ludzi, z których darmowej pracy szły pieniądze na wyrafinowany ornament portali, rozet i witraży, łuków, fiali, tryptyków i pinakli. Inaczej też spojrzałem na greckie kolumny, które namiętnie rysowałem wedle rycin z niemieckiej encyklopedii Westermana. W tomie Herbert, Pies i Gwiazda z 1957 roku Herbert napisał, że żyłki na marmurze rzymskich gmachów to pękające z wysiłku żyły niewolników, którzy je zbudowali. To było ważne odkrycie, że najwspanialsze piękno zrodziły straszliwe systemy społeczne, które nie miały niczego wspólnego z dobrem i wolnością, bo system niewolniczy, który zrodził piękno łuku Tytusa, greckiego Partenonu,
rzymskich akweduktów, świątyń egipskich z Doliny Luksoru i przerażająco doskonałą formę Koloseum był straszliwy. Równie okropny system zrodził gotyckie katedry, feudalna zależność, 90% ludzi pozbawiona wszelkich praw. Okrucieństwo darmowej pracy na cudzym, masakrowanie ludzi innej wiary, stosy i tortury. To na tym gruncie żyznym, co pokazywał Herbert w swoich esejach. Warto wrócić do barbarzyńcy w ogrodzie i rzucić okiem na ten tok jego rozumowania, który tych kwestii dotyczy. To właśnie na tym żyznym gruncie od krwi zakwitła jak chora z bólu roślina, gotyckie piękno katedry Notre Dame, katedry Vrain i witraży w Sainte-Chapelle. Piękno, wolność i dobro, potęga smaku. Miliony turystów zachwycają się budowlami, które zostały zbudowane z ludzkiego bólu i krwi, a dzisiaj królują ornamentem 5 gwiazdek na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO. Ku radości roześmianych wycieczek szkolnych i pogodnych emerytów z Niemiec i Japonii. Muzeum British Museum, pełne cennych przedmiotów zrabowanych w Indiach, Egipcie i Grecji. O tym też pisze Barbarzyńcy w ogrodzie Herbert. Czy ktoś kiedykolwiek zapłacił ludom Afryki za rabowane przez stulecia szlachetne gatunki drewna? Machoń, heban, palisander, z których zbudowano piękno Wersalu, Zamku Królewskiego na Wawelu i Pałacu Buckingham. Piękno, ból i krew, nierozerwalna jedynie na ziemi. Takie pytanie stawia Herbert w Barbarzyńcy w ogrodzie. Piramidy? Pomniki męczarni niewolników, wtaczających na szczyt wielkie bloki kamienne, rękami obdartymi do krwi, plecy cięte batem, pękające ścięgna, malaria. Cóż jednak to obchodzi nasze zachwycone oczy, spragnione piękna? Powiedziałby pewnie Stanisław Ignacy Witkiewicz, autor sławnego eseju o tyranii jako koniecznym warunku piękna dawnej sztuki. Kiedy o zmierzchu stoimy nad Nilem, przed posągami Ramzesa II w Abu Simbel, czy przed piramidami Słońca i Księżyca w meksykańskim mieście Teotihuacan. Wiersz Herberta uczył mnie estetycznej pogardy dla brzydoty wszelkich totalitaryzmów, uczył pogardy dla brzydoty komunistycznej i nazistowskiej. Ale proszę Państwa, urodziłem się w dziwnym mieście. Mówiliśmy po polsku, ale pod podłogą naszego mieszkania była piwnica, do której kiedyś wszedłem ze świecą w ręku, zapadając się po kolana w grzęzawisko papieru. Wertując księgi drukowane szwabachą, nagle ujrzałem z bliska kancelarię Hitlera, pola Parteitagów pod Nurembergą, rzeźby Józefa Toraka i Arno Breckera, ulice, place, skwery III Rzeszy i hitlerowskiego Gdańska. Wiedziałem, że powinienem nienawidzić, ale moja nienawiść odbijała się od płótna, granitu i marmuru. Wszyscy szydzili z Hitlera malarza, a okazało się, że był akwarelistą lepszym niż wielu profesorów z polskich akademii sztuk pięknych. Żaden śmiech szyderczy tego nie przekreśli. Katedra ze światła, słynny Lichtdom, wzniesiony pod Norymbergą w 1933 roku przez Alberta Spera, kolumny reflektorów lotniczych pionowo bijące w niebo na wysokość kilkunastu kilometrów. Nie widziałem żadnego powodu, by traktować to jako błąd w sztuce. Zawiodła mnie nieomylna potęga smaku, o której mówił Herbert, czy też przeciwnie. Właśnie ona mnie poprowadziła. A do tego szwabskie dzielnice Gdańska, budowane w XIX wieku i w latach 30. XX, stanice Hitlerjugend wzorowane na zamkach krzyżackich,
jak ta na gdańskim Bischofsbergu, gasthausy dla towarzyszy partyjnych z NSDAP, wzorowane na białych gospodach bawarskich z czarnym belkowaniem na ścianach, bloki mieszkalne i gimnazja z ciemnej cegły, jak to przy ulicy Pestalozziego, gdzie uczył się Grass, parę kroków od domu na Labesweg. Ich estetyczny poziom był bardzo wysoki. I jeszcze potem to niemiłe odkrycie. Mundury SS-manów, czerń, srebro, czerwień, stal, okucia, sznury, naszywki, epolety. Wszystko to projektowali świetni designerzy Karl Dybisz i Walter Heck ze słynnego domu Hugo Boss. Tak, tego właśnie wielkiego Hugo Bossa, zresztą członka NSDAP od 1931 roku, który bez żadnych skrupułów wykorzystywał niewolniczą prasę polskich robotników, za co firmie Hugo Boss wytoczono proces w 1999 roku. Brzydota nazizmu? Pamiętam, jak po wojnie na miejskich targowiskach Polacy między sobą handlowali akcesoriami hitlerowskiej zbrodni. Kolekcjonerzy, entuzjaści, żarliwi wyznawcy kultu i handlują do dziś. Łapczywe, błyszczące oczy, licytowanie cen, żarłoczność, wyciągnięte ręce, żeby mieć to wszystko na własność. Klamry pasów, naszywki, odznaki, ordery, ozdobne kordziki, żałosna, kiczowata ikonosfera nazizmu. Ten teatr zbrodni miał swoje mocne piękno. Od strony potęgi smaku nie dawało się go tak łatwo ugryźć. Jan Błoński kiedyś mi opowiedział, jak go zamurowało, kiedy na jesieni 1939 roku na krakowskim dworcu, obszarpany, przemarznięty, głodny, nagle ujrzał przed sobą w otwartych drzwiach dworcowej poczekalni wychodzącego na miasto wyższego oficera SS w galowym czarnym mundurze. Tak, aż go zamurowało nieskazitelne proporcje twarzy SS-mana, jasna cera, czerń, srebro, plecione sznury, sprężyste gesty, antyczna harmonia ruchu. Pozostawało tylko bezsilne moralne oburzenie upokorzonego Polaka strojące się w pozory estetycznego osądu. A potem któregoś dnia obejrzałem film Leni Riefenstahl, zakazany Triumf des Willens z 1936 roku i jeszcze potem Olimpię z 1938, propaganda. Co z tego, że propaganda, skoro do dziś na tych przerażająco pięknych filmach przedstawiających partajdak w Norymberdze i olimpiadę w Berlinie uczą się, tak uczą się doskonałości sztuki montażu, prowadzenia kamery, kompozycji obrazu i operowania światłem studenci szkół filmowych na całym świecie. Na tych zbrodniczych dziełach uczą się więc potęgi smaku. I tajemnica potęgi smaku zwykłych, prostych ludzi, zderzenie nazistowskiego piękna z estetyką niemieckiego ekspresjonizmu, zagadka ekspresjonistycznego piękna, które robiło wszystko, by nie być pięknem, a jednak pięknem pozostawało, choć nie dla wszystkich. Jak rodzi się i czym jest piękno, które pragnie pięknu zaprzeczyć, by rozpaczliwie bronić dobra i wolności? To właśnie jest piękno ekspresjonizmu. Czyż zrodzony pod wpływem szoku I wojny światowej ekspresjonizm z jego przerażającą czystością moralną nie powinien przyciągnąć tłumów? Oskar Kokoszka, Kirchner, Grosz, ale co najmocniejsze szło z płócien i kartonów Otto Dixa. Wypowiedzieć rozpacz i wstrząsnąć jako cel sztuki? W historii Europy dwie wielkie zasady estetyczne
zderzyły się ze sobą nie tylko w przestrzeni politycznej, lecz i w ludzkiej duszy. Bo prawdziwy problem tkwił w tym, że piękno nazizmu pokochały miliony Niemców. W tym cała sprawa. Tak, większość stanęła po stronie tego piękna. Co w nim takiego było, że była to miłość tak ostateczna? Dlaczego te tłumy sprzymierzyły się z nazizmem w nienawiści do ekspresjonizmu? Czy nie płoszył ich strach przed zerwaniem zasłony? Którą ekspresjonizm odważył się zerwać. Po jednej stronie teatr wielkich mszy pod gołym niebem, złamanym krzyżem swastyki na sztandarach, na których dobrowolnie gromadziły się tłumy. Po drugiej, poruszające w swym okrucieństwie studia twarzy kalekich żołnierzy, sporządzone przez Otto Dixa, od których prości ludzie instynktownie odwracali i odwracają nadal oczy. Skąd w milionach ta niechęć do ekspresjonizmów i skłonność do kolumn greckich, tympanonów, równych kolumn marszowych, pochodni i defilad? Dlaczego większości smakuje co jakiś czas ta odmiana piękna? Ekspresjonizmu nie zniszczył wcale żaden nazizm. To zwykły, prosty niemiecki człowiek, kierując się swoją potęgą smaku, z obrzydzeniem odrzucił portrety wojennego kalectwa i antywojenny, wspaniały, wolnościowy tryptyk Otto Dixa, bliski mrocznym wizjom Grunewalda i grobowym wizjom Holbeina. Tak, to ten sam zwykły, prosty człowiek, który nie chce ekspresjonistycznej brzydoty Jezusa i kocha kicz kościelnych monideł. Piękno totalitarne byłoby zatem bardziej zgodne z ludzką naturą niż wszelkie transgresje awangardy i potęga smaku, która ciągnie ludzi w tamtą stronę, w stronę braku wolności, ucieczki od wolności, wstrętu do wolności, byłaby potęgą rudymentarną, w której wyraża się instynkt naszego gatunku. Leszek Kołakowski podejrzewał, że demokracja jest zaledwie tylko krótkim epizodem w historii świata, bo totalitaryzm, autorytaryzm czy despotyzm jest ontologiczną normą ludzkich społeczeństw, do której demokratyczna ludzkość wcześniej czy później powróci. To samo podejrzewał Miłosz. Kojące piękno kolumnat w wielkich budynkach rządowych, instynktowna wrogość potęgi smaku prostych ludzi do wszelkich dziwactw nowoczesnej sztuki jako dewiacyjnych ekscesów wolności, poczucie zadomowienia w jednolitości sztandarów okrywających domy, pochodnie, marsze patriotyczne, aprobata dla surowego prawa, tępiącego odmieńców, naturalny pęd do upodobnienia, bezpieczeństwo stada, z którego nikt się nie wychyla. Strach przed wszelką anomalią obyczajową, religijną, artystyczną, w której ludzkość jako całość widzi zawsze przejaw choroby. Każda różnica odbierana jako zagrożenie gatunku przed śmiercią. Brzydota stalinizmu w porównaniu z ohydnymi klocami z betonu, aluminium i szkła, które budowane są teraz w pośrodku Warszawy, Pałac Kultury jest arcydziełem architektury, chociaż niesie w sobie okropną pamięć przemocy i zbrodni. Ci, którzy chcą go zburzyć swoją małostkowością, przypominają Polaków, którzy po 1918 roku zburzyli piękną, ogromną cerkiew, Sobór świętego Aleksandra Newskiego, który stał pośrodku dzisiejszego Pałacu Piłsudskiego, dawniej Placu Saskiego, zamiast go wspaniałomyślnie przerobić choćby na Muzeum Polskiej Niepodległości. Piękna to była cerkiew. I cóż by się takiego stało, gdyby istniała do dziś, ale rozbito ją młotami w pył, w patriotycznej zemście za rozbiory i Sybir. Potęga smaku?
Ach, Boże drogi, jeśli się nie może dosięgnąć pięścią dalekiego sprawcy, to się rozbija talerze we własnej kuchni. Pamiętam te słowa. Totalitaryzm nie jest w stanie stworzyć prawdziwego arcydzieła. A filmy Eisensteina, na których tajemnic piękna uczą się do dziś adepci sztuki filmowej. Iwan Groźny z Nikołajem Czerkasowem w roli głównej miał odrażające przesłanie, usprawiedliwiał krwawe czystki Stalina, ale do dziś pozostaje arcydziełem światowego kina. Potęga smaku. Jeszcze ten paradoks historii. Sowieckie wieżowce Moskwy, na których wzorowano Pałac Kultury, zostały zbudowane wedle architektonicznego wzorca drapaczy chmur z Nowego Jorku. Więc obruszając się na sowieckie totalitarne piękno zanieczyszczające Warszawę, w istocie obruszamy się na demokratyczny, amerykański kanon piękna z lat 20. Podlewając to sosem bezsilnej, nieskutecznej nienawiści do trupa stalinizmu. A gdyby tak zapomnieć na chwilę, że to dzieło stalinizmu i spojrzeć na nie tylko z punktu widzenia formy, postawić straszny Pałac Warszawski, dzieło zniewolenia i zła, obok Lichenia, dzieła wolności i dobra, która z tych budowli dałaby sobie radę, gdyby na nią spojrzały nieomylne książęta naszych zmysłów. Pamiętam drwiące uśmieszki. To socrealizm, to nic nie warte. Grzechem głównym socrealizmu było wymuszenie, policyjny przymus tematu i formy. Ale sensem tej estetyki było coś jeszcze, co wykraczało poza te podłe determinacje. Lekceważyłem socrealizm jako człowiek dorosły. Byłem już wytresowany w kpinie, która broniła nas przed opresyjnym państwem. Ale w dzieciństwie i wczesnej młodości, kiedy miałem 7 i 8 lat, kiedy patrzyłem na socjalizm, byłem impregnowany na komunizm przez rodziców, którzy nie mieli żadnych złudzeń co do nowego świata po tym, co przeszli podczas wojny. Ale kiedy patrzyłem na socrealistyczne obrazy i rzeźby na domach MDM-u przy Marszałkowskiej, czułem sympatię do tego odwrócenia hierarchii, które obowiązywały w dawnym malarstwie z jego wielkim przemilczeniem i pogardą dla fizycznej pracy, choć pracę na roli gloryfikował Chełmoński i Wyczółkowski. Tu przewracano sztuce ludzi, którzy byli moimi sąsiadami z ulicy, gdzie mieszkałem. Pracowali w stoczni, ale dopiero teraz mogli trafić na płótna malarzy, bo przedtem byli spychani w kąt za to, że byli brzydkimi chłopcami o czerwonych rękach. Tak jak ich określał Zbigniew Herbert. Dla Matejki Wyspiańskiego w ogóle nie istnieli. Matka mówiła, że to ruskie malarstwo, ale mnie, nieuprzedzonemu, 7-letniemu, wcale nie przeszkadzało to, że to ruskie malarstwo. Mimo że ojciec bał się Rosji straszliwie po tym, co przeszedł w Wilnie w 1944 roku. Nie miałem w sobie instynktownej wrogości do wszystkiego, co rosyjskie. Zachwycało mnie rosyjskie malarstwo realistyczne z XIX wieku, a Iwazowski i jego Zorze nad Morzem Czarnym, Ilja Repin i jego wspaniała procesja w guberni kurskiej z 1883 roku, Iwan Szyszkin, Izaak Lewitan, Wasilij Polenow, Aleksiej Sawrasow, świetni malarze, prowadzący pędzel po płótnie z czułością dla ludzi nic nieznaczących, z empatią niewymuszoną, szczerą i mocną. Socrealizm szedł dalej, wypinał się na wysoki kanon piękna, wynosił na szczyt niezgrabność i nieforemność. Po gombrowiczowsku niższość przeciwstawiał wyższości. Schodził w dół po to, by to, co oddolne, wywyższyć, utrzeć nosa
arystokratycznej wyniosłości. Pokazywał nieciekawe ciała ludzi ciężkiej pracy, bez urody, toporne, brzydkie, przeciwstawiając je wyższej elegancji, która pogardzała ludźmi czarnej roboty, robotniczą mierzwą, niewartą uwagi. Byłem doskonale wyuczony szyderstw z tej sztuki. Kpiłem z obrazu Aleksandra Kobzdeja, podaj cegłę. Nie było to mądre, choć należało szydzić z systemu, który z dobrej intencji zrobił twardy obowiązek, na którego straży stała milicyjna pałka. Robotników się bałem, ale nie umiałem nimi gardzić, tak jak ci, którzy nienawidząc realnego socjalizmu, przy okazji pogardzali skundloną masą roboli i tematem fizycznej pracy, który, jak uważali, miał kompromitować artystę. I wcale mnie nie raziło, że jakiś malarz malował ludzi budujących dom z cegieł, bo takich ludzi widziałem wokół siebie, na mojej ulicy, ich zdarte ręce, wapno, cement, czarne paznokcie, blizny na palcach, wiecznie brudną skórę od smarów, których nie dawało się niczym odmyć, wieczny brud ciężkiej pracy. A tu zjawiała się sztuka, która nimi nie pogardzała. Mówiono, to artystyczny implant ZSSR. Ale kiedy poznałem wspaniałą twórczość Konstantina Meunier, jego rzeźbiarskie portrety robotników, czy zjadaczy kartofli Van Gogha, takie gadanie traciło sens. Bo górniczka Nikołaja Kasatkina, dziś dawana w internecie za przykład socjalizmu, powstała w roku 1894, kiedy w Rosji nikomu o żadnym socjalizmie się nawet nie śniło. Miłosz się tym brzydził. Z socjalizmem nie chciał mieć nic wspólnego, ale kiedy uciekł na zachód, poczuł się tak, jakby wpadł z deszczu pod rynnę. Ileż w jego tekstach gorzkiego rozczarowania. Nie miał złudzeń w dwudziestoleciu. Młody, nadwrażliwy, inteligentny, nienawidził kapitalizmu z całej duszy swojej. I w eseju Zejście na ziemię z 1938 roku emocjonalnie utożsamiał się z robotniczą mierzwą, poniżaną i wyszydzaną. Kiedy pierwszy raz trafił do Ameryki, w listach do Polski natrząsał się z amerykańskiej kultury, że pusta, płaska i nikczemna. Odkrywał z dumą, że inteligenckie, środkowoeuropejskie pochodzenie wynosi go ponad demokratyczny amerykański tłum. Ale wybierając w 1951 roku wolność, miał jednak jakąś nadzieję. We Francji i Ameryce odkrył jednak, że trudno sobie wyobrazić coś bardziej paskudnego niż kultura masowa demokratycznego społeczeństwa. Jego postawa wobec kapitalizmu była w tym czasie w najwyższym stopniu ambiwalentna. Wolność? Tak, ale owoce wolności? W widzeniach nad Zatoką San Francisco snuł refleksję nad mizerią duchową społeczeństwa, które zakosztowało wolności, ale zużyło ją do produkcji duchowego śmiecia. Co zostawało? Żyć na wyspach. Jak zatytułował jedną ze swoich książek, cicha wegetacja na uniwersyteckich kampusach, w morzu kultury masowej, na wewnętrznym wygnaniu, w niechcianej izolacji, nieomylna potęga smaku. To właśnie wtedy, w latach 50., Miłosz napisał jedno z najbardziej zdumiewających zdań. W traktacie poetyckim z 1956 roku, powstałym w wolnym świecie zachodniej demokracji, umieścił w panteonie polskiej poezji wiersz Lucjana Szenwalda Pożegnanie Syberii jako jeden z piękniejszych wierszy w polskiej literaturze. Szenwald nienawidził Polski, Polski przedwrześniowej. Kochał całym sercem Rosję sowiecką jako swoją prawdziwą ojczyznę ideologiczną. W 1939 roku przeszedł sam do ZSSR, by w krwawym deszczu spłukać z siebie, jak mówił, haniebne resztki Polski powersalskiej. Dzisiaj sam figuruje w internecie jako pomnik polskiej hańby. Ale jego wiersz, napisany w chwili, gdy miliony więźniów gułagu zamarzały w męczarniach na syberyjskim mrozie,
Miłosz uznał za prawie arcydzieło. Chcecie Państwo usłyszeć ten wiersz? On jest dość mało znany. Bywaj zdrów, kraju narcyzów i cetrów, kraju uroczysk brzozowych, gdzie głuszce tokują, dzierzby niosą się i wieczny szelest zwierzyny jest jak szelest krwi. Odjeżdżam, bywaj zdrów, bywaj mi zdrowy, o kraju rybnych rzek i grzybnych lasów, kraju owsiany, pszenny i pasieczny, rozfalowany prądem suchowiejów, bezmierny. Bowiem tu kręgi przestrzeni ścielą się, za horyzontem horyzont, niby zrzęte zagony, dalej i dalej. Tu po śnieżystej pustce dudniąc kroczą słupy zorzy polarnej. Bicie serca przytłum. Usłyszysz, jak północny biegun skrzypiąc obraca się na swojej osi. Przy promienistym rozpękaniu lodów i nagle słońce spojrzy ludzkim okiem, zczernieje stare srebro zimy, kroplami zawiruje wiatrów róża i lato rozprzestrzeni się jak wybuch zieleni, ognia, zapachu, wzrostu po ziemi suchej, silnej i sprężystej. Widziałem chłopca, bieg z ogrzanej chaty na iskrzące się od mrozu powietrze, z roześmianą, gorącą twarzą, w koszuli śmiało rozpiętej na piersi i gonił w śniegu zadyszaną w pąsach dziewczynę, mak zimowy, perłę zdrowia. Widziałem starca z stuletnim ramieniem, podźwigał cedy, był to dobry cieśla. Przerwę. Wiersz jest bardzo długi, to jest poemat. Socrealizm? Boże drogi, żebyś to nasi poeci wolnej i niepodległej Polski potrafili często napisać coś na takim poziomie. Prawdziwy paradoks. Polskie piękno rozkwitało pod rosyjskim butem. To wtedy powstały największe arcydzieła polskiej literatury, których do dzisiaj nikt nie zdołał prześcignąć. Trylogia Sienkiewicza, Lalka Prusa, Faraon, Nieśmiertelne Quo Vadis. Tak jakby krwawe ciśnienie niewoli, zamurowana wolność rodziło blask i mądrość najmocniejszego piękna. Ale nawet wspaniałe sienkiewiczowskie piękno, w którym natychmiast śmiertelnie zakochali się Polacy, piękno dążenia do niepodległości, wcale nie przepadało za wolnością i demokracją. Bo trylogia wcale nie jest pieśnią pochwalną na cześć demokracji. O, w żadnym wypadku, o czym zresztą zapomniał w swoim okrutnym pamflecie nawet sam Gombrowicz. Naród rwał się do niepodległości, budując piękno marzenia o suwerennym bycie, a równocześnie tępił piękno suwerennej jednostki, w czym Sienkiewicz położył niemałe zasługi, kojarząc w polskiej głowie jednostkową wolność z przestępstwem, rabunkiem i rozchełstaniem młodego kmicica oraz z podejrzanym, obcym narodowo, pięknem zdrajcy Bogusława Radziwiłła, co miało przy okazji uczyć Polki patriotycznego wstrętu do francusko-niemieckiej elegancji. Taką to lekcję potęgi smaku nam dawał. Sam kochałem Polskę od dziecka miłością nieprzytomną, w czym Sienkiewicz mnie utwierdzał. W tajemnicę polskiego piękna wprowadziła mnie moja matka, która kochała Polskę miłością równie szaloną. Sanitariuszka Armii Krajowej wyszła z ognia Powstania Warszawskiego jak duchowy pomnik tej miłości, co promieniowało na mnie z wielką siłą. Właśnie piękno poprowadziło mnie ku Polsce. Kochałem Polonię Jana Matejki, Polonię Jacka Malczewskiego, Polonię Artura Grottgera, chłonąc jak gąbka obrazy, które mi pokazywała matka. Szczególnie mocno działała na moją wyobraźnię wizja matejkowska z 1864 roku. Oto naga Polonia w czarnej sukni żałobnej,
z głową dramatycznie odchyloną do tyłu, kładzie nagie, wyciągnięte przed siebie ręce na kowadle, a załamany kowal pod dyktando rosyjskich oficerów zakuwa ją w kajdany. Było to piękno łzawe, szarpiące, piękno cierpienia i szlachetnej udręki, któremu ulegałem z niezdrową rozkoszą. Potęga smaku. Jak większość polskich inteligentów, kochałem Polskę idealną, która nie miała nic wspólnego z tłumem rzeczywistych Polaków wypełniających o świcie miejskie tramwaje i podmiejskie pociągi. Kłopot miał naturę ściśle estetyczną. Jak pogodzić piękno tej Polski idealnej z urodą konkretnych Polaków, na przykład tych, którzy gołymi zębami odgryzali kapsle od butelek piwa pod sklepem, przy którym mieszkałem, nie mówiąc już o ohydzie ich codziennego języka, którego mistycznych brzmień, trudnych do zacytowania, chcąc nie chcąc, musiałem słuchać przez okno całymi godzinami. Zaowocowało to lękiem, którego nie wyzbyłem się już przez całe życie. Ludzki tłum na ulicach, stadionach, pochodach czy wielkich mszach wolałem się trzymać raczej z daleka, bo zawsze był to ten sam, wiecznie ten sam tłum, w różnych maskach tylko. W grudniu 1970 i w sierpniu 1980 roku, gdy rodziła się Solidarność, byłem duchem z robotnikami, ale nawet najpiękniejsza demokracja, jak ta w sierpniu, czyniła mnie pełnym dystansu wobec demokratycznego piękna, wszelkich poruszeń, ziarnistej ludzkiej masy, wieców, mityngów, marszów protestacyjnych i pokojowych demonstracji. Piękno podmiotów zbiorowych stało się dla mnie niedostępne na zawsze. I choć było to naganne, bardzo pomogło mi w pisaniu, bo taka nieobecna obecność jest niestety warunkiem pisarstwa. Potęga smaku uczyła mnie sztuki bycia w mniejszości, że to jest niewygodne, ale cenne. Przez moje życie przewijali się rozmaici kapłani, ale nie miałem do nich szczęścia. Wszystkie te przygody sprawiały, że piękno eklezji w moich oczach przybladło. Procesje przesięgające przez miasto. Baldachim z katedry oliwskiej był bardzo piękny. Wyszyty złotą nicią, herb oliwy wyhaftowała podobno sama królowa szwedzka Krystyna. Monstrancja, pociemniały metal z epoki baroku, wspaniale imitowała słońce, sam biały środek wszechświata. Feretrony były stare, więc tym piękniejsze. Ja jednak wolałem stare drewniane kościoły, w których nie było nikogo. Bez ciszy pustej świątyni nie potrafiłem obudzić w sobie wznioślejszych uczuć. Obecność tłumu rozpraszała mnie natychmiast. Chyba już wtedy zacząłem rozumieć tajemnicę obrazów Kaspara Dawida Friedricha, niemieckiego malarza romantycznego, urodzonego w Greifswaldzie, którego malarstwo poznałem w wieku paru lat, wertując grube albumy niemieckiego malarstwa, na które natrafiłem w poniemieckiej piwnicy. Rozumiałem jego miłość do pustych katedr. Tak, najpiękniejsza katedra jest wtedy, gdy na wpół zrujnowana stoi w czarnym, świerkowym lesie. Przez jej wybite okna dęby zaglądają do gotyckiej nawy, a na popękanej posadzce bujnie krzewią się leśne paprocie, skrzypy i widłaki. Malarstwo Friedricha, niewątpliwie poczęte z protestanckiego ducha, uczyło mnie, że prawdziwy kontakt z nieznanym można osiągnąć nie w zapchanej do ostateczności świątyni, czy na mszy pod gołym niebem, na którą schodzi się milion ludzi, lecz w zupełnej ciszy odosobnienia, gdy nic nie rozprasza duszy, a światło nieba sprzyja budowaniu duchowej drabiny do nieskończoności. O święta ciszo, która biłaś z tych obrazów, jakże chciałem w niej zamieszkać, o niewysłowione światło,
na murach zrujnowanej katedry wzniesionej na wysokim brzegu zimnego morza. Rozumiałem samotne procesje mnichów podążające do tajemniczych miejsc, gdzie gdy zamknąłeś oczy, czułeś na włosach oddech Boga i wspólne z kobietą kontemplowanie światła księżyca, którego srebrną mową Bóg mówi piękniej niż lawinami organowej muzyki na pontyfikalnej sumie. To, co milionom wiernych jawiło się jako piękno eklezji, złoczenia, pompatyczne kotary, frędzle, kolumny z marmuru, ambony górujące nad głowami wiernych, pycha wielkiej liczby ludzkich zgromadzeń, mnie się takim nie wydawało. Kościół był zawsze taki jak społeczeństwa, z których został ulepiony. Uginał się od błyskotek zgodnie z wolą tłumów. Jak ożywczo działała na mnie barwa samotnego czuwania, której chłodne światło biło z obrazów Kaspara Dawida Friedricha. Kościół mówił, możemy być zbawieni tylko kolektywnie, jako zbiorowe ciało mistyczne Zbawiciela. Ja jednak wierzyłem, że Bóg nie odmówi nam zbawienia osobistego. Z pewnością cieszył go widok tłumów, zgodnie fałszujących pieśń Boże coś Polskę, ale myślę, że równie cieszył go widok mnie i Kaspara, osobnych, kochających niczym niezmąconą ciszę zburzonych świątyń, które tonęły w cieniach czarnego lasu. Raziło mnie, wszak wciąż mówimy o pięknie, dzwonienie, trąbienie, zawodzenie tłumów, święty hałas zbiorowej modlitwy, który odrywał mnie od tajemnicy, a nie zbliżał do niej. Kaspar Dawid, którego obrazy oglądałem jako chłopiec w ciemnościach piwnicy z uniesioną w ręku świecą, poprowadził mnie też do pytań podstawowych, których znaczenia nawet nie przeczuwałem. Jego obrazy były malarskim szyfrem, którym mówił do mnie świat, jakiego nie znałem. Sama ich kompozycja kryła w sobie nadzieję przekroczenia ograniczeń widzialności, wiele planów nakładających się na siebie niczym zasłony z gazy prowadziło za horyzont, łącząc materialną przeźroczystość gór z bladą poświatą nieba, płynnym przejściem między tym, co ziemskie i tym, co duchowe. Architektura mgieł, której Kaspar Dawid był mistrzem, nadając jej znaczenia symboliczne, wyprowadzała świat poza materię. To, co było najważniejsze, kryło się w samej filozofii pejzażu. Mały obraz z Albertinum w Dreźnie, słynny Teczen Altar z 1808 roku, który niebezpiecznie balansował na granicy kiczu, stawał się emblematem kosmicznej całości, przeobrażonej zgodnie z potrzebami serca. I właśnie to niepokojące balansowanie na granicy kiczu dotykało samego rdzenia ludzkiej natury? Bo czyż antropologiczna funkcja kiczu nie sprawdzała się zawsze najsilniej w centrum ludzkiego doświadczenia, na terenie religii? Czy można sobie wyobrazić religię, która by zachowała siłę swego oddziaływania bez tego fundamentu? Zdrada wysokiego piękna, jaka dokonywała się w kulturze masowej chrześcijaństwa, prowadziłaby zatem miliony wiernych do Boga znacznie skuteczniej niż wyrafinowana doskonałość klasycznych arcydzieł? Nie tylko dzieła Kaspara Dawida, lecz i Rafaela czy Leonarda ocierały się o kiczowatą, nieskazitelną gładkość świętych obrazków. Tak jakby ludzkość w swojej podstawowej masie broniła się jak mogła przed tyranią sztuki wysokiej, pragnąc zamieszkać w pięknie niższym, wylizanym, cukierkowatym, z aureolą
czarodziejskich blasków, gwiazdek i tęczowych świateł. Jakaż to potrzeba pchała i pcha nadal miliony ku tym niższym rejonom wyższego piękna, przed którym broni się dusza prostych ludzi równie silnie jak przed wszelkimi ekspresjonizmami i dziwactwami sztuki nowoczesnej? Jakież to utajone pragnienie kieruje tym porywem serca ku słodkiemu obrazowi promieni wykwitających z Bożego serca niczym laserowe miecze wojowników w gwiezdnych wojnach? Czego te miliony szukały i szukają w tych pokątnych krainach, od których odwracała się i odwraca wysoka potęga smaku? I czy na dodatek nie występuje to we wszystkich religiach, tak zachodnich, jak i wschodnich, ten rodzaj kolorystycznego marzenia, tęczowej obsesji świetlnych obłoków otaczających święte ciała i rzeczy? W Biblii Bóg po stworzeniu świata mówi, że to, co stworzył, było dobre, ale nie mówi wcale, że było piękne. Tutaj jest konieczna uwaga. Są różne przekłady Biblii Septuaginta, zmienia tekst, wprowadzając tam słowo kalon. Ale nasza Biblia, nie wprowadza tego słowa, więc powołuje się tutaj na naszą Biblię polską. Antropologiczna funkcja piękna. Darwin wpisał ją w mechanizm podtrzymywania gatunku. Urodę sprowadzając do prokreacyjnej stymulacji. Potęga smaku powinna trzymać nas przy życiu i wzmacniać. Ale Miłosz był przekonany o oszukańczej funkcji piękna. Bóg powlekł powierzchnię świata lśniącym pokostem piękna po to, by ukryć przed nami mroczną istotę stworzenia, która popycha nas w rozpacz i śmierć? Czyż artysta nie powinien zrywać tej kłamliwej zasłony, odsłaniać prawdziwe dzieło wielkiego tkacza? A może przeciwnie, powinien właśnie zasłony tej strzec ze wszystkich sił? Kontemplacja piękna świata, czytamy w Ziemi Ulro, jest możliwa tylko wtedy, gdy umiemy wygasić w sobie odruch moralnej wrażliwości. Jeśli jednak tę wrażliwość zachowamy, mierząc świat miarą dobra i wolności, piękno świata gaśnie w naszych oczach w jednej chwili, jak zdmuchnięte, to właśnie potęga smaku, o której pisał Herbert, miara sądzenia, w której to, co estetyczne, splata się z tym, co etyczne, każe nam stawiać pytania, od których ugina się most teologicznej myśli i ludzkie serce. Dlaczego Bóg stworzył wszechświat jako królestwo śmierci, bezkresną, martwą otchłań, gigantyczną, czarną komorę próżniową, w której życie, nasze ludzkie życie, jest niemożliwe? Na co mu to było i po co? Być może okaże się kiedyś, że jednak to życie, podobne do naszego życia, jest gdzieś tam w głębi tej strasznej otchłani. Możliwe, ale dzisiaj wiemy tylko tyle, że wszechświat jest wrogi życiu, naszemu życiu. Stwarza nas tylko po to, by zabić. Zachwycać się tym pięknem martwoty, które nas otacza ze wszystkich stron, opisując eleganckimi równaniami strukturę potwora, nieskończone, rozciągnięte w czasie i przestrzeni monstrum, które pozwala nam żyć tylko na jedną chwilę, po to, by gdy nadejdzie pora, oszpecić nas, zdeformować, poniżyć, okaleczyć i zniszczyć?
Zdolnym do takiej kontemplacji piękna czarnej otchłani są więc tylko ci, którzy potrafią wygasić w sobie potrzebę moralnego osądu wszechświata, którzy ten osąd zawieszają, bo im z nim niewygodnie i prawa do takiego osądu odmawiają innym. Zresztą, czy to jest piękno? Mgławice podobne do plam ogromnej egzemy, straszliwe ciśnienia raniące wszystko, smugi pyłu podobne do sinawych liszai, kosmiczne chmury podobne do wybroczyn pod skórą nieba, wysypka gwiazd na czarnym ciele ciemności. To chyba nie przypadek, że atlas zjawisk astronomicznych dość mocno przypomina encyklopedię schorzeń dermatologicznych. Trzeba wiele samozaparcia, żeby nieskończoną nudę kosmicznych podróży uznać za euforię poznania. Zaglądanie okiem do teleskopu może duszę zranić do krwi. Uporczywa powtarzalność kosmicznych obiektów. Wciąż kule, wciąż obręcze, wciąż postrzępione pasma ognia, kurzawa pyłu, mniejsze i większe spirale, wiry w kleistej zawiesinie galaktyk, brudna czerwień, chora żółtość, paraliżująca czerń, kaleczące gejzery iskier, trujący siarkowodór. Piękna jest tylko Ziemia, a i ona piękna nie za bardzo. Jak niewiele potrzeba człowiekowi. Wystarczy trochę słońca, a już wzdychamy. Jak pięknie! Chociaż pięknie jest tak sobie. Mała kula ziemska, otoczona cieniutką błonką atmosfery. Wystarczy, żeby człowiek wytknął tylko głowę ponad tą cieniutką warstewkę, a zimno albo gorąco wszechświata zabija go. Co może nas uratować? Sen? Marzenie? Sztuka? Nadzieja, że kiedyś może wyrwiemy się stąd na drugą stronę? Dlatego gonieni potęgą smaku wędrujemy po muzeach, by uciec od wszechświata do świata gotyckich malarzy, Rafaela, Leonarda, Mantegni, Poussina, Lorena, Friedricha, impresjonistów. Świata, który jest zawsze przeciwko światu rzeczywistemu. Lepszy, intensywniejszy, bardziej wyrazisty, zamknięty w swojej doskonałości. I do światów wirtualnych, z których człowiek w przyszłości nie będzie chciał wychodzić. Bóg wcale nie stworzył pięknego świata. Stworzył świat taki sobie. Jak niewiele jest na świecie miejsc, gdzie świat nas zachwyca absolutnie. Szukamy ich wszędzie, wypatrujemy, gotowi przebyć tysiące kilometrów, a i tam spotyka nas rozczarowanie. Oko napędzane potęgą smaku zawsze oczekuje czegoś więcej. Nic go nie zaspokoi. Może tylko krótkie chwile zachwytu, jakich trochę daje nam sztuka, błysk słońca na korze sosen i miłość. To właśnie potęga smaku uczy nas podstawowej odmowy, niezgody i sporu na widok czarnej otchłani, zderzając estetyczny osąd z etyczną melancholią. Matematyczne piękno wszechświata. Co z tego, jeśli ktoś kazał nam żyć w żelaznej klatce konieczności, w której, aby żyć, musimy zabijać inne istoty żywe? Piękno, dobro i wolność w strukturze wszechświata? Nauki przyrodnicze przynoszą tylko złe wiadomości o dziele stworzenia, nawet jeśli mają religijne intencje. Potworny pomysł łańcucha pokarmowego, gdzie wszystko pożera wszystko. I mamy to uciszać w sobie
intelektualną przemianą wszechświata w matematyczne równania, artystycznie doskonałym. Bolesność pożerania, straszność filmów przyrodniczych, w których widzimy w kółko to samo. Jedno zwierzę rozszarpuje drugie zwierzę, najlepiej słabe i chore. Więc może należałoby stworzyć także doskonałe równania matematyczne, które zgrabnie opisałyby bezbrzeżny ludzki i zwierzęcy ból. W końcu i to także można zmatematyzować. Piękne to byłyby z pewnością równania doskonale symetryczne. Adam Mickiewicz, poeta nadziei i niepokoju, obawiał się, że jeśli Bóg jest rzeczywiście rozumem matematycznym, patrzy w milion ludzi krzyczących ratunku, jak w zawiłe równanie rachunku. Przypomnę Państwu słynny fragment. Może to tylko świadczyć przeciwko Bogu. Czasem przychodzi mi do głowy, że wszechświat jest wielkim kosmicznym bólem, że skręca się w cierpieniach przekształceń, że nie ma żadnej materii martwej, że człowiek wymyślił materię martwą po to, żeby mu było wygodniej, bez żadnych skrupułów ją eksploatować, raniąc, łamiąc, kłując, tnąc, rąbiąc, miażdżąc, krusząc, zadając jej dla własnego pożytku wszelkie możliwe rany. Piękna to wizja, na etycznej nadwrażliwości oparta, która zdominowała moje dzieciństwo, nawet jeśli naiwna. Nie potrafię przestać pytać, dlaczego jeśli Bóg jest dobry, wszechświat jest tak przerażający, dlaczego nikt widzialny w nim nie mieszka, do czego Bogu było potrzebne stworzenie czegoś tak okropnego, tak beznadziejnej pustki, w której wisi mała iskierka życia, nasza Ziemia. Może wszechświat jest piękny, ale tylko z oddalenia. Lepiej się trzymać od niego nie za blisko. Żebyś to znaleźć, choćby jedną gwiazdę, na której byłby ogród piękniejszy niż ogrody Ziemi. Sztuka tworzona przez ludzi od tysięcy lat marzy tylko o tym, jak dotąd bez rezultatu. Fizyka, astronomia, biologia, chemia gromadzą środki do wiecznej obrony życia przed otchłanią, która nas ze wszystkich stron otacza. Środki zawsze żałośnie nieskuteczne. Nie pamiętam większego rozczarowania, niż gdy mi ktoś pokazał pierwsze zdjęcia powierzchni Marsa. Więc tłuc się tam miliony kilometrów, żeby zobaczyć pole piachu, trochę żwiru i kawałki potłuczonych kamieni. Czysty obraz śmierci. Pozostaje tylko zbudować sobie własny wszechświat w głowie, żeby znieść to wszystko. Cóż za zawód przeżyłem, gdy ktoś mi powiedział w dzieciństwie, że kometa, wspaniała kometa na czarnym niebie, to smuga brudnych kawałków lodu. Więc odkrycie tego, na co badacze zużyli setki lat wytężonej pracy, ma ucieszyć moją duszę. Wiadomość, że na Marsie odkryto 256 pierwiastek, albo trochę dalej, 1 990 000 gwiazdę, czy deszcz metanowy, który zabija człowieka w ułamku sekundy. Może innym wystarcza rozkosz zaspokajania poznawczej ciekawości, emocjonalna przyjemność odkrycia, jak zgrabnie, pomysłowo i jeszcze na dodatek super racjonalnie zbudowany jest potwór, który wcześniej czy później pożre nas wszystkich oraz w jaki sposób i kiedy on powstał. Kiedyś taka ciekawość napędzała moje młode serce, ale teraz przy całym podziwie, uznaniu i szacunku dla pracy astronomów jest mi dość obojętne, czy zostanę unicestwiony przez wszechświat,
którego strukturę będę sobie wyjaśniać wedle modelu cyklicznego Friedmana, konforemnej kosmologii cyklicznej Rogera Penrose'a, modelu chaotycznej inflacji Lindego, czy modelu pączkujących wszechświatów Lis-Molina. Bo niczego to nie zmienia w naszej niedobrej sytuacji i sytuacji tych, których kochamy. Może poza przyrostem bardziej detalicznej wiedzy o tym, co wcześniej czy później nas unicestwi i jako jednostki, i jako gatunek. Moja dusza rwie się do dzieciństwa ludzkości i dzieciństwa własnego, kiedy to w głębokim, uskrzydlającym wzruszeniu oglądałem średniowieczne ryciny sfer kosmosu, grające tarcze istnienia, niesłyszalny szelest przestrzeni, promienie słońca, podobne do włóczni, rozcinające ciemny błękit i widok małego człowieka, który nocą wychodzi z domu, podchodzi do samej krawędzi płaskiej ziemi i ręką wyciągniętą przed siebie dotyka gwiaździstej kopuły nieba, nakrywającej krajobraz, jakby wędrował czubkami palców po wklęsłej powierzchni kryształowego słoja. Tam właśnie mnie popycha zraniona potęga smaku. Dziękuję Państwu. Thank you.